Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Afari, a to jest kolejny odcinek z serii Kobieta na krańcu Skyrim. Tak, przyznaję się, ostatni odcinek, ten właśnie, który nagrywam drugi raz, próbowałam wrzucić 7 razy. Wkurzyłam się, nie grałam w Skyrima przez długi czas, ale że wyszło kilka aktualizacji, kilka modów, które z chęcią zainstalowałam i oczywiście linki do nich wstawię w opisie. Znowu zachęciły mnie do grania Skyrima i do nagrywania przede wszystkim czegoś innego oprócz TF-a z przyjaciółmi. No. I co my dzisiaj zrobimy? Dzisiaj... Tak, jeden z was poprosił mnie, żebym skoczyła do tej dorzecznej puszczy i zrobiła misję z listem. Dziękuję bardzo. W każdym razie zrobimy tą misję teraz. I zaraz, jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze mamy konia, bo już nie pamiętam, czy on przeżył w końcu, czy nie. Ale jeśli go mamy, to zobaczycie jeden... genialny mod, który sobie zainstalowałam. Kocham go po prostu. Co dodali w aktualizacjach, to słyszałam, że weszła część tych rzeczy, która miała wejść, którą stworzyli w tak zwanym tygodniu twórców. Tydzień twórców trwał od premiery gry przez tydzień i zostało wtedy stworzonych bardzo dużo ciekawych rzeczy, które mogą być dodane w przyszłości do Skyrima, do gry. I część z nich podobno już została dodana, między innymi finishery na walce dystansowej i w walce magią. O właśnie. Więc jeśli to się uda, to bardzo, bardzo bym się cieszyła. Tu widzicie właśnie ten mod. A propos... konie, każde konie, które możesz kupić, mają zbroję. Każda zbroja z każdego miasta jest inna. Najbardziej mi się osobiście podoba zbroja z Samotni, ale ta też jest niczego sobie. Bardzo ładnie koń w tym wygląda. No. Aha, właśnie. I jeśli mamy dosyć kasy... Mamy dosyć kasy? Nie mam... Nie, czy mamy? Mamy dosyć kasy. To spróbujemy kupić konia, a nie, bo jest noc, to potem, to kiedy indziej. Chodziło mi, żeby kupić konia dla towarzysza, bo ściągnęłam sobie taki mod, który sprawia, że towarzysze też mogą jeździć konno, co się bardzo przydaje. Ale jest ciemno. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że wyjechałam w nocy. Oj tam. Chyba nic nie powinno na tej drodze na nas czekać. Sobie zapiszemy. Szybko. Ślicznie wygląda ten koń, naprawdę. Z tymi różkami małymi. Idziesz, Lidia? To dajesz. I jak zrobimy tą misję, to zamienimy Lidię, ponieważ możemy wziąć albo Fendala, albo Svena, tego barda. Ja osobiście o wiele bardziej lubię Fendala, jest on chyba, jak dla mnie, o wiele bardziej wartościowym towarzyszem. Zwłaszcza dla kogoś, kto się posługuje magią, bo on specjalizuje się w walce dystansowej. Aha, właśnie. Nowy też mod od wody sobie ściągnęłam. Chyba jest jeszcze lepsza teraz. Workshopie, kocham cię. To jest zaleta kupowania oryginałów w takich grach. O, wilk mnie goni, słyszę. O, olejemy go. Nie mam zamiaru zabijać zwierząt, których nie muszę zabijać. Wystartowałam czas? Nie wystartowałam czasu, kurde. Dobra, moment, zaczekajcie. Lidia? Złaź ze mnie! Nie, ej, o co tu chodzi?
Media, zejdź, zejdź, zejdź. Zejdź, 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 zejdź. Wciąż tu jestem. Co? Ja chcę zejść z konia. Jestem tuż za tobą. O, matko. Lidia. Jak sobie życzysz, tak? Złaź ze mnie. Ruszamy? Nie, czekajcie, 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 czekajcie. Muszę to naprawić. Lidia, zejdź z mojego konia, proszę ja ciebie. Dobra. Jeśli będziesz mnie potrzebować... Tak, wiem. Zejdź. Zejdź. Jestem twym mieczem i tarczą. O, matko. Czekajcie, muszę to naprawić. Dobra, naprawiłam. Lidia już mnie siedzi na głowie. Nigdy tak więcej nie rób, bo dostaniesz spiruna w łeb. Serio mówię. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Gdzie jest Faendal? Faendal jest najpewniej w swoim domku, ale on pewnie śpi. No, dobra. Lidia wsiadła na mojego konia i pojechała za mną. Cudnie. Tak? Zrobi to jeszcze raz? Nie, teraz już nie. Dziwna jesteś, kobieto, dziwna. Siwowroci wezwali smocze dziecię do wysokiego Hrodgaru. No wiadomo. Coś takiego nie zdarzyło się od setek lat. Dobra, to ja pójdę spać i zaraz wracam. Dobra, jest ranek. Mam nadzieję, że nasz elf już wstał. Chyba wstał. Faendal. Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Gdzie ty wędrujesz tam? Elfie, czekaj. Faendal. Rzeczna puszcza nie jest taka zła, jak na wioskę Nordów. No. Z pewnością nie ma w Skyrim piękniejszego miejsca. No, bym się nie zgodziła, ale dobra. Tak. Co ten bufon znowu kombinuje? Myśli, że uda mu się zwrócić Kamilę przeciwko mnie? Też potrafię się tak bawić. Trzymaj, daj ten list Kamili i powiedz, że jest od Svena. Ciekawe, co o nim pomyśli, kiedy to przeczyta. Nie ma sprawy. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie lubię tego buraka. Wczoraj sobie pograłam trochę moją prywatną postacią i dlatego nie zapomniałam tych klawiszy, żeby was tym nie męczyć. Moim szukaniem przycisku. Słuchaj, panienko. To naprawdę wspaniale, że się zaprzyjaźniliśmy. Chciałam dać ci jakiś prezent, by wyrazić moją radość. Dobra, najpierw jedź tam. Nakrycie głowy, dziękuję bardzo. Za dużo mi się to nie przyda, ale dziękuję. Co to jest? Co to jest? Midas. Ach, tak. Ściągnęłam sobie taki jeden mod z nowymi magiami i on właśnie się nazywał Midas Magic, więc to pewnie jest coś z tego. Zaraz zobaczymy. Najpierw damy Kamili list. Tam, gdzie upiększasz mój dzień. Pewnie kolejny wiersz. Doskonale wie, jak wywołać rumieniec na twarzy dziewczyny. Co to ma być? Jeśli ten ciul myśli, że będę tylko siedzieć w tym jego śmierdzącym domu i ciągle sprzątać... Szkoda, że go nie przeczytałam. Powiedz Svenowi, że już ma jedną matkę. Więcej z nim nie rozmawiam. Okej, nie ma sprawy. W każdym razie ja czytałam kiedyś ten list i tam mówił... Z tego, co pamiętam, to chodziło w nim o to, że... Rzeczna puszcza nie jest taka zła, jak na wioskę Nord. Że ma nadzieję... Że zawsze, kiedy będzie wracał... Czekaj, Fandel! Że zawsze, kiedy będzie wracał z bitew Sven, to ona będzie tam czekała z umytym domem, ciepłym obiadem, coś takiego. Z Ascendesem.
każdym razie chodziło o to, że będzie on traktował przedmiotowo. Słuchaj. Znasz Camille Valerius? Doceniam twoją pomoc. Weź to, proszę. Nieco złota, które odłożyłem podczas pracy w Tartaku. Danke. Teraz idziesz ze mną. Wygląda na to, że masz już kogoś ze sobą. No to jej Lidia, dobra. Lidia. Jestem tuż za tobą. Kochanie, najpierw mi daj swoje rzeczy. Swoje ciężary. Rozbroimy cię. Okej, wszystko. I się rozstajemy. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę u siebie. Dobra. Zapamiętam. Nie wiem, czy skorzystam, ale zapamiętam. Bóstwa ci sprzyjają. Idziesz. Prowadź. Teraz ci daję. Posłaniam cię. Co mam nieść? On chociaż nie ma takich wkurzających tekstów. Fałszywy. Właśnie. To chyba w nim chodziło o to samo, więc dam wam go przeczytać. Łuk myśliwski mu zostawię. Dam mu to. Kilof. Kostur nie. Tak. Nie. Tak. Tak. Nie. Strzała niech to się swoje na razie. Skubę pokrz. Aha, zostały mi jeszcze z tego. Z zaklinania. Co by ci tu dać? Masz nakrycie główki. Czapeczka, nie będzie ci zimno. Rzemieniową zbroję. Rzemieniowe butki. Okej. Ale śmiesznie wygląda. Ale zabawnie w tej czepuni z tym młotem krasnoludzkim. A z tobą się nie będziemy nudzić chyba. Co teraz? Teraz zrobiłabym jakąś małą misję bitewną, bo chcę wypróbować te finishery magiczne. Na co się gapisz? Aha, i zauważyłam, że niektóre nazwy się zmieniły na angielskie. Mi to w ogóle nie przeszkadza. I jak tutaj na przykład zobaczycie... Nie, tu. Tutaj na przykład zobaczycie, nie ma niektórych polskich znaków, tak jak tutaj. A niektóre są zmniejszone po prostu, ale to też nie za bardzo przeszkadza. Mamy pokoje i jedzenie. Napitki również. Potrzebujesz pokoju? Porozmawiaj z tym. Mamy tutaj w Rzecznej Puszczy coś w rodzaju miłosnego trójkąta. O tym już wiem, coś nowego. Obaj walczą o uczucia Camille. No proszę cię. Miałeś mieć jakieś ciekawe misje bez Draugrów. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. No. Do następnego. Co tu jest? Nie tu. List gończy. Nie, co ja robię? Tak, znajduję się w miejsce Ostoyaredol. Okej. Myślę, że to nam nie powinno zająć zbyt dużo czasu. Ile mamy czasu? A, to spoko, 12 minut myślę, że zdążymy, o ile to nie jest daleko. Gdzie to jest? Czy to nie jest w miejscu... Nie, dobra. To tak. Przeniesiemy się tu. Szybciej, żeby nie tracić czasu na podróż, która i tak raczej nie będzie ciekawa, bo już ją znamy. Mój piękny konik w słońcu wygląda jeszcze ładniej.
idzie. Co ja mam w ulubionych? Iskry, 3 kolec, a co mam na 2 płomień? Okej. Zapiszemy sobie szybciutko. I potatajamy. Zobaczymy, czy coś nam wyjdzie z tych finisherów. Jest tu kto? A, trzeba wejść, okej, okej. To nic. Nie ma. Fendal, jesteś. W czapeczce Mikołaja taki. Ruszamy. Tylko sprawdzimy, czy nie mam poziomu trudności przystawionego. Gra. Czarnik, dobrze. O! Co o? Nie, ziemniaków nie chcę. To potem. Jest tu kto? O, kogoś słyszę. Pies! O nie, nie chcę psa zabijać. Fuck. Biedny pies. Wow. Ale moc. Co po psiaku zostało? Ale się dziwnie ułożył. Nic. Chodź. No nie musisz mi patrzeć do stóp, no. Nie wymagam tego. Piwko. Zaraz tam pójdziemy, tylko zobaczymy, co jest tu. No widz już, okej. O. Kurde. Brawo. Prawie. No. Ładnie. Nie zapomniałam, jak się to robi. Pomidory. O, ładniejsze są pomidory teraz. Inne. Takie. Bardziej czerwone. Albo mi się zdaje. Nie wiem. Ja chcę jakiś finisher. Może jak zmienimy magię, to będzie jakiś finisher, co? Tak, na przykład, o tak. Zapiszemy. Wow. Ja chcę finisher. No czemu? Ja chcę finisher. Może to były plotki. Jeśli to były plotki, to się na was gniewam, moi znajomi, że mi tak narobiliście smaku. Mapa skarbu. Tak. Kostur płomieni. Tak. Warto to było przyjść. Mapa skarbu.
Most. Tutaj stajnia. To mi wygląda ewidentnie. Ewidentnie na białą grań, bo to jest biała grań. I tutaj ten młyn i nad młynem jest tu. Dobra, no to jeśli zdążymy, to to dzisiaj zrobimy. A jeśli nie dzisiaj, to w następnym odcinku, który pewnie nagram od razu po tym. Kostur. Płomień. Okej. Zobaczymy, jak to się spisuje. Co wy macie w beczkach? Kapusta też wygląda tak inaczej. Albo to przez tego mojego młoda, którego kiedyś sugnęłam. No, ale pusto. Nic tu więcej nie macie? Mięsko. Rożen mogę użyć, ale nie będę. Nie jest mi to do szczęścia potrzebne. No dajcie mi coś jeszcze. Piszę tu tylko po kostur, albo aż po kostur. No trudno. Ile to jest wart? A jakbyśmy zrobili tak? Posłaniam cię. Co mam nieść? Fandalu drogi. Kilof? Nie, to są jego. Co mam nieść? Interfejs mnie wkurza cały czas. Dam ci jeden, może to będziesz chętniej nosił, albo nie. Przemieniową zbroję, stalową założył sobie. Dobrze. Co będziesz chciał, to noś. Prowadź. No idę. Nic. Tu już nic. Tu już byliśmy. Tu pies. A, tu już nic nie ma. Okej. Nie mamy czasu. 3 minutki. Okej. Nic, co na nas nie czeka? Konik i legielonki. Zobaczymy, jaki to... Albo nie. Nie będę na zwierzętach używać tego. Piękna jesteś, klaczo kochana, nieważne. Whatever. Co my teraz? Mamy z powrotem. Mamy im zameldować. Dobrze. Zaraz. Jestem ciekawa, czy coś dodali. A mianowicie... Jeszcze nie. Myślałam, że może już dodali walkę na koniu, ale jeszcze nie. Nie wiem, czy w ogóle mają zamiar dodać, ale fajnie by było. Dobra, zaniesiemy mu tą wiadomość. Pieszo. Kurde. A nie, to mamut. Myślałam, że to tygrys szablozębny. Czy mi się zdaje, czy konie teraz dłużej galopują?
Znaczy cwałują, przepraszam, galopują cały czas. Może mi się zdaje. Następny przywódca bandytów zabity. Bardzo się z tego cieszę. Zobaczymy, co tym razem dostaniemy za nagrodę. Szybciej. Ale nie było żadnego finishera magicznego. Smutno mi z tego powodu. Może jak będę miała jakieś inne magie jeszcze. Właśnie. Czy ja mogę się nauczyć czaru z tej księgi? Congratulations, la la la. Tu są jakieś... Aha! To są przepisy. Dobra, to jakoś między odcinkami to przepisy czy coś innego. Nawet nie chciało mi się wczytywać. W każdym razie ogarnę to między odcinkami jakoś i potem wam zademonstruję na przykład. No idź, 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 bo mi już tutaj rzęczy telefon. Aventus Aretino jest pewnie na górze. Chyba nie jesteś smoczym dziecięciem z legend. Nie Aretino. Avenici. Poproszę jakąś godną zapłatę tym razem. Ja? Nie możesz sobie wyobrazić, jest bardzo zajęty. Być Co? Może ja mogę ci pomóc. No. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. 100. Kurde. Dobra. Miłego pobytu w smoczej przystani. A, nie mogę wskoczyć. Dobra, Fandal. Nie mogę się pożegnać. No, stójżesz. O, dobra. No, więc ja się teraz z wami żegnam. Trzymajcie się, lajkujcie, jeśli chcecie, komentujcie i pozytywnie, i negatywnie. No, w sensie normalnie, tak jak uważacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!